Panie. Tak więc witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy już od nowego roku albo nawet jeszcze zanim ten nowy rok nam się zaczął, myślą cały czas o tym, żeby zacząć się więcej ruszać, być bardziej aktywnym, zmienić coś w swoim życiu, poprawić swoją sylwetkę, poprawić swoje zdrowie. I oczywiście tutaj na tym slajdzie będzie takich kilka dodatków kolorowych, postaram się zaraz to sobie ewentualnie w jakiś sposób powyłączać te, te, które się da bo oczywiście korzystam tutaj z takiego narzędzia, które jako jedyne zadziałało dla tych co oglądają nagranie nie ma się co martwić będzie tylko i wyłącznie widoczna prezentacja kilka chwil zanim będziemy w stanie sobie tutaj pójść do przodu więc tak ukryjemy sobie to ukryjemy to i reszta już będzie cały czas na tym właśnie ekranie widoczna. Dobrze moi drodzy tak więc, tak jak powiedziałem, dzisiejszy temat, to postanowienia noworoczne, bardzo aktualny. Nagrywam to 11. przepraszam, 12 stycznia 2022, więc świeżo po sylwestrze, świeżo, po nowym roku, wszystkie święta już za nami i pora zacząć się zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście warto coś zmienić. Dla tych, którzy mnie nie znają, ja nazywam się Łukasz. Prowadzę sobie. Mały klub w Świdnicy o nazwie CrossBox74 Świdnica, w którym trenujemy dużą rzeszę osób, które chcą po prostu być zdrowsze, które chcą lepiej się poruszać, bardziej być aktywne. No i też prowadzę siłazdrowia.com, taki podcast. Od ponad dwóch lat już nagrywam regularnie. Co tydzień możecie słyszeć mnie na wszystkich platformach znanych, najbardziej znana Spotify na pewno. I tyle chyba o mnie. Jeszcze Krótko powiem jak ten live będzie wyglądał. Mamy pięć części, pięć takich głównych elementów przewidzianych. Potrwa to mam nadzieję mniej więcej godzinkę. O sobie dużo lubić też, dużo mówić nie, nie lubię. Nie chodzi o to, żeby się przechwalać, ale od 10 lat zajmuję się tematem. Myślę, że mam dość rozbudowane doświadczenie w zakresie treningu funkcjonalnego. Bardzo długo trwałem też crossfit. Samodzielnie, jako, jako podopieczny, jako osoba, która miała swoich trenerów gdzieś tam w jakichś zawodach, brałem udział, niekoniecznie odnosząc jakiekolwiek sukcesy, nigdy nie zależało mi na tym aż tak bardzo. Na pewno dzisiaj nie chcę, tak jak powiedziałem, spędzać du Dużo czasu na tym, co ja pod, mogę tutaj e, o sobie powiedzieć, bo moje doświadczenia to jest jedna rzecz, i, i oczywiście chcę, aby każdy, kto słucha, mógł z tego skorzystać, dlatego też tym się dzielę. Będzie na pewno dużo informacji, przede wszystkim dla ciebie, o tym, jak właśnie tych wszystkich zmian w swoim życiu, tych postanowień dotrzymać, dochować. No i oczywiście szansa dla tych, którzy będą chcieli, którzy będą mieli pytania. Oczywiście, jeżeli nastąpią one w momencie, kiedy oglądasz to już jako nagranie. To również nie zawahaj się nigdy skierować swoich pytań w moją stronę, bo jestem na to wszystko otwarty, właśnie po to tutaj też robię te wszystkie transmisje. No to dobrze. To bez zbędnego zwlekania, jak to się mówi, bez e, owijania w żadną bawełnę, przechodzimy sobie do głównego tematu, tak żeby omówić te wszystkie rzeczy, które które podejrzewam, osoby, które będą to oglądać, interesują. I. Temat postanowień jest, no, jest bardzo znany, cały świat o tym zawsze mówi co roku. Jest to taki moment, w którym wiele osób przechodzi taką chwilę zastanowienia, oczyszczenia takiego mentalnego na zasadzie. Kurczę, może rzeczywiście warto byłoby wsiąść do tego pociągu zwanego postanowieniami, no i spróbować zobaczyć, czy uda mi się też coś nowego zrobić w swoim życiu, coś nowego osiągnąć. Coś nowego dzięki temu e, ze sobą m, zrobić i, i, i no, może lepiej wyglądać, może lepiej się poczuć i tak dalej. Tak więc pierwszą rzeczą, która wydaje mi się jest jedną z najważniejszych rzeczy, tak jak powtarzam prawie, że na każdej swojej transmisji, to jest zastanowienie się: po pierwsze, dlaczego ty chcesz to zrobić? Czy ty to robisz, bo jest właśnie teraz ku temu moment? Czy w twoim życiu rzeczywiście. Jest taka potrzeba, żeby coś zmienić, bo postanowienia no to najczęściej dotyczą zmiany jakichś bieżących Twoich zachowań, Twoich nawyków, Twoich czegokolwiek, co uważasz za. Prawdopodobnie w pewnym sensie no, niewłaściwe. To jest e, czasami w no, naszych czasach bardzo e, rządzi taka, e, nazwijmy to, polityczna poprawność w każdym aspekcie życia, że nie należy używać tego typu słów negatywnych i się skupiać na tym, co jest złe, tylko bo to, to chodzi o to, żeby po prostu postanowić coś i dojść do wniosku, że rzeczywiście coś robię źle i umieć się przed sobą przyznać, bo niestety. Właśnie z tego powodu, że taka polityczna poprawność panuje w wielu różnych dziedzinach, to wiele osób jakby próbuje niczym takie zamiatanie brudu pod dywan, czy ta żyrafa w głowę wsadzająca w piasek udawać, że coś, co jest po prostu, i nazwijmy to po imieniu złe, niewłaściwe, nieodpowiednie, to nie jest złe. Jest, jest to nie, jest jakaś niedoskonałość nasza i nie potrafimy sobie przyznać, że, że możemy być niedoskonali. I to jest Powód numer jeden, dla którego, jeśli do tego nie dojdziesz na samym początku i nie przyznasz przed samym sobą tego, to prawdopodobnie będzie to przypominało budowę domu na właśnie na jakiś wagnach, tak? Czyli stawiasz, pięknie wygląda, wszystko idzie w górę, ściany się pną i wszystko super. Nawet udało się już skończyć ten budynek, ten Twój właśnie projekt zwany postanowieniem, no ale później wchodzisz do niego i zaczynasz tam mieszkać i trochę śmierdzi, trochę nie za bardzo to wszystko się trzyma kupy, gdzieś tam pękają ściany i tak samo będzie z Twoimi postanowieniami jeżeli Ty Głęboko nie zrobisz takiego, no nazwijmy to szczerze, trochę rachunku sumienia, czyli przyznania się przed sobą y, i postanowienia zmiany, zmiany. Bo pierwszą rzeczą, tak jak tutaj y, na naszej. Coś tutaj o, trochę się zacieło, wróćmy. Jest pierwszą rzeczą, którą mm, muszę wiedzieć, to jest to dokładnie to, co chcę zrobić, co ja chcę osiągnąć. Dzięki temu, że coś sobie postanowię, to nie wygląda na zasadzie a wymyśliłem sobie tam, że muszę schudnąć, tak, bo od trzech lat mi powtarzają wszyscy dookoła, lekarz, żona, dzieci i tak dalej, że jednak, jednak to ten brzuch mój, ten, ten tak zwany tu problem, tak, to jednak jest problem, tak, bo dotychczas gdzieś tam to przed sobą sam ukrywałem i, i dość skutecznie mi to wychodziło i nagle zdecydowałem tak dość szybko, 3 minuty, bo nowy rok, bo to super szansa i okazja, że właśnie teraz się tym zajmę, bez takiego głębszego przemyślenia. A tak naprawdę trzeba byłoby zastanowić się i wejść pod to troszeczkę głębiej i dotrzeć w swojej głowie tutaj wewnątrz, co ja chcę zrobić z tym moim ciałem, co spowoduje, że ten problem ewidentnie, który istnieje, zniknie. Bo to jest trochę tak jak, jak z chorobami. Jeżeli tylko będziemy, że tak powiem, Efekty, czyli te symptomy leczyć, ale wewnątrz tych powodów, dla których te choroby istnieją, nie wyeliminujemy, no to one powrócą, tak? Na chwilę się pozbędziemy ich i za chwilę znowu ten problem wróci. I tak samo jest z naszym ciałem. Jeżeli my nie wyrobimy w sobie pewnych nowych zwyczajów, nawyków, no to nijak sobie z tym nie poradzimy, nawet jeżeli przez 3, 6, 12 miesięcy zmusimy się, bo będziemy musieli do tego doprowadzić, do tego, żeby rzeczywiście Coś zrobić i schudnąć i schudniemy na chwilę, jeżeli nie stwierdzimy, nie, z, nie zaznamy takiego olśnienia, można wręcz powiedzieć, na temat tego, że ja chcę tego, czy tamtego. I tutaj o tym jeszcze będzie parę razy, bo, bo właśnie ten powód, dlaczego ja to robię? Czy ja to robię z tego powodu, że ktoś mi kazał, że mi lekarz powiedział, czy ja to robię, bo ja chcę mm, rozważyć swoje zdrowie długoterminowo, jako priorytet. Czy może tylko i wyłącznie chwilowo dokuczał mi brzuch i. Jeśli przez 3, 6, 12 miesięcy nie udało mi się tego brzucha zrzucić, no to jest to, że tak powiem, zadanie spalone, niewykonane je się poddaje. I niestety widzę to wśród bardzo wielu osób, które zabierają się za tego typu rzeczy, jak postanowienia, że nie przemyślały sobie do końca, dlaczego to robią i co ma być też takim efektem finalnym, o tym zaraz sobie porozmawiamy, bo e, tak na dobrą sprawę można byłoby powiedzieć, że postanowienia noworoczne. Czy to jest rzeczywiście najlepsza broń w walce z moim problemem? Jeżeli ja nie wiem dobrze, co jest moim problemem, jeżeli ja nie zastanowię się najpierw wcześniej, co tak naprawdę stanowi problem, bo, bo większość osób nadwagę sobie traktuje jako największy swój problem jakieś złe samopoczucie niemożność gdzieś tam wejścia na trzecie, czwarte piętro bez zadyszki i to wszystko to są dopiero, to są symptomy symptomy tego, co powoduje że tak się dzieje tego problemu, który leży gdzieś pod spodem który sprawia, że ty nawet jeżeli naprawisz tą kondycję na chwilę bo zajmiesz się tym swoim zdrowiem i zaczniesz być bardziej aktywną osobą, to mimo wszystko najprawdopodobniej, nie rozumiejąc tego, dlaczego to robisz, będziesz wracać co roku do tych postanowień, bo będziesz myśleć, że to rzeczywiście jest najlepsza, najlepszy sposób na to, żeby rozwiązać ten problem. I jest to takiego swojego rodzaju wymówka, która sprawia, że okej, okay, ja się teraz troszkę pomęczę przez te pierwsze 6 miesięcy, 3 miesiące, miesiąc dwa tygodnie nowego roku, bo to różnie wygląda u różnych osób, ale to jest z założenia dla mnie tylko tymczasowa, taka jakaś rzecz, którą robię przez chwilę, tylko po to, żeby sobie pokazać, że ja jednak starałem się, ale jednak mimo wszystko mi nie wyszło, bo, no bo to wina postanowień noworocznych, bo to jest wina e, mojej słabości, którą nie pokonałem, bo nie rozumiałem, czy mogę w inny sposób to zrobić. I dzisiaj troszeczkę właśnie też na ten temat porozmawiamy. Co zrobić, żeby te postanowienia noworoczne nie zostały tylko noworocznymi, jak sama nazwa wskazuje, tylko były całoroczne, bo to jest dużo lepsze podejście, mi się wydaje. No, i też pytanie, które warto sobie zawsze zadać przed rozpoczęciem, to jest dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej. Tego, czyli tego, no, co postanowisz. No, jestem w stanie tutaj każdej jednej rzeczy y, przykładowo podać, ale no, wracając do tego chudnięcia, do którego bardzo wiele osób y, pragnie dotrzeć, no to czemu nie zająłeś się tym, gdy jeszcze na przykład miałeś tylko 5 kg na wagi, gdy było ci zupełnie dużo łatwiej pozbyć się 5 kg niż. Teraz, gdy masz 15 czy 20 albo więcej tych kilogramów, oczywiście nie ma tutaj sensu zadawać sobie to pytanie w taki sposób, żeby się e, bitować, samobiczować i ukarać za to, że wcześniej tego nie zrobiłeś. Tylko zapamiętać punkt, taki punkt czysto mentalny w swoim życiu, że jest to tak duży ból w tej chwili, że nie chcę już więcej do tego momentu wracać i zapamiętam go sobie na bardzo długo, tylko i wyłącznie po to, żeby drugi raz do tej samej rzeki nie wchodzić, czyli żeby nie doprowadzić swojego organizmu do takiego samego stanu poprzez swoje własne działania tak naprawdę, bo niestety kto jest w miarę świadomy, to rozumie to, jaki cykl nastąpił w jego życiu. I co spowodowało, że gdzieś tam nastąpiły pewne błędy żywieniowe, pewne jakby poluzowanie tego swojego systemu odżywiania i, i, i jakby stylu życia, które być może w przeszłości wyglądało zupełnie inaczej, a dzisiaj wygląda zupełnie inaczej i to te x lat, najczęściej pomiędzy tymi dwoma punktami, sprawiło, że powolutku, powolutku gdzieś tam ta masa ciała się w niewłaściwym kierunku zwiększyła, ewentualnie w niektórych przypadkach być może szybko, ale wtedy też jest... Mi się wydaje przynajmniej łatwiej zidentyfikować, jakie błędy popełniłem. Ale zadając sobie takie pytanie, dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej, mogę wracając do przyszłych wydarzeń, wracając do tego momentu, za każdym razem sobie powtarzać: Nie pozwolę sobie na to, aby wrócić do tego samego momentu, czyli tego, w którym na przykład znajdujemy się teraz i oczywiście możliwe, że mamy x kg nadwagi jakieś tam problemy z poruszaniem się, jakieś tam problemy z samooceną, z pewnością siebie i tak dalej, które sprawiają, że po prostu żyje mi się zupełnie inaczej i najczęściej niestety gorzej niż te 5-10 lat wcześniej, niż te powiedzmy momenty, które wspominam, tak? No ale to jest właśnie podstawa, czyli zastanowienie się dlaczego ja to chcę zrobić. To jest Podstawa, dlatego że jeżeli nie wykonam tej pracy domowej jak zwykle, to będę budować tutaj to na, na dość sypkim gruncie. Te nasze nowe nawyki będą chwilowe, będą najczęściej bardzo dużym wyzwaniem dla Ciebie, żeby cokolwiek robić, bo będziesz, nie będziesz samemu rozumieć swoich działań, nie będziesz mieć tego podparcia w postaci jakichś takich głębszych przemyśleń, które jeżeli poświęcisz ten czas prawdopodobnie pozwolą Ci przetrwać te najtrudniejsze momenty, które do tej pory być może w Twoim życiu, gdy się pojawiały, gdy cokolwiek sobie postanawiałeś i to niekoniecznie w czasie noworocznych postanowień, ale kiedykolwiek, które sprawiały, że poddawałeś się. I teraz, jeżeli do dobrze zrobisz to zadanie domowe, odrobisz je we właściwy sposób, zapiszesz sobie najlepiej to gdzieś w jakimś notatniku, nie na zwykłej takiej karce, tylko w jakimś zeszyciku, do którego łatwo Ci jest wrócić, to podczas tych momentów, kiedy będzie ci ciężko wracając tam, będziesz miał coś, co pozwoli ci iść do przodu, tak? Bo wiele osób zawsze pyta się, co jeśli mi się nie uda? Co ja zrobię, jeśli mi się nie uda jakieś postanowienie noworoczne? I odpowiedź jest dużo prostsza niż się wydaje, czyli nic. Oczywiście nic to nie jest takie kompletne nic, tylko nie zrobisz nic w stylu kajania, się gdzieś tam przyznawania. Oczywiście warto się przyznać przed sobą, że okej, okay, nie wyszło mi. Zastanowić dlaczego tak się stało, i być może stało się tak, bo wcześniej nie zastanowiłem się, po co ja to wszystko robię i, i jaka jest głęboka, gdzieś głębsza jakaś przesłanka ku temu. I gdy się nie uda, to też wynika często z wielu błędnie poczynionych założeń, o tym za chwilę będziemy mówić. Więc jak się nie uda, to trudno, to jakby rysujemy grubą czarną linię na tej naszej osi czasu i mówimy, dobra, w przeszłości mi się nie udało. Dzisiaj jestem, próbuję znowu, i tak polega na tym, to wszystko, że zawsze będziemy starali się coś polepszyć, usprawnić, naprawić, jeżeli się nie udało, ale nie możemy robić z tego tytułu jakiejś wielkiej awantury samemu sobie przede wszystkim. OK? No i dobra, to w takim razie, jak mamy już te podstawy omówione, no to możemy teraz zacząć myśleć o tym, żeby wybrać odpowiedni. Odpowiednie postanowienie, bo to też jest bardzo ważne, żeby ono było właściwe, żeby to postanowienie nie sprawiło, że nasze kolejne działania, nasze no, kolejne kroki będą tylko i wyłącznie y, chwilowe, bo to jest największy problem. Mi się wydaje, wszystkich osób, które czynią jakieś, jakiekolwiek postanowienia noworoczne, że, że one są nieprzemyślane i no. Robią to przez chwilę, bo tak, bo tak jest fajnie, bo pewien powiew świeżości się pojawia, ale na dłuższą metę jednak porzucają to wszystko, więc odpowiedni wybór jest kluczowy. I teraz zastanówmy się, co może zadziałać w takim przypadku, jeżeli chodzi o, o takie postanowienia. Na pewno nie rekomenduję tutaj jakichś bardzo długoterminowych postanowień, bo tylko i wyłącznie mając do czynienia z osobą, która robi to powiedzmy po raz enty i nie udało jej się wcześniej. Możemy sobie niepotrzebnie no, niepotrzebnie się zniechęcić, tak? Będziemy od razu z góry w głowie, w podświadomości naszej przyjmować do, 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 do wiadomości głowa, będzie myślała, że to jest na pewno dużo trudniejsze niż się jeszcze nawet nam wydaje, że to jest niewykonalne wręcz, że to są rzeczy zarezerwowane tylko dla jakichś wybranych osób i to, co działa, to są najlepiej, żeby to były jakieś krótkie, w miarę krótkie wyzwania, oczywiście nie chodzi tu o tydzień, dwa miesiąc, powiedziałbym, że załóż sobie perspektywę w mniej więcej w przedziale 6 do 12 miesięcy. 6 do 12, jeżeli wiesz dobrze, że w przeszłości miałeś trudności z tego typu zadaniami, typu właśnie bycie wytrwałym, no to te 6, może nawet troszkę krócej, może najpierw 3, zacznij nawet od 3 miesięcy, taki kwartał, jeżeli zaczynasz dzisiaj, 12 stycznia, to do 12 kwietnia. Zrobię tyle i tyle treningów, tak? I koniec, kropka. Nikt nie powstrzyma mnie przed tym, żebym dwa razy w tygodniu robił trening do 12 kwietnia i wszystkie rzeczy w moim życiu poukładam w taki sposób, który pozwoli mi na to, żebym to zrobił, bo najpierw przemyślę, dlaczego chcę to zrobić. Przykładowo, ponieważ chcę poprawić stan swojego zdrowia długoterminowo i w konsekwencji być osobą aktywną. A osoby aktywne, no to nie stały się aktywne z dnia na dzień, jeżeli wcześniej z zero, kompletnie nic nie robiły i taka różnica od zera do, do stu, to też tak jak samochód, to nie rozpędza się od nagle z zero, nie robi się 100, tylko te wszystkie po kolei poziomy. Każdy jeden pokonuje, oczywiście szybciej lub wolniej, i im szybciej go pokonuje, no tym większe jest ryzyko. Tak? Większe jest ryzyko, W przypadku samochodu, no to jest zupełnie inna historia, ale mówiąc o człowieku, który musi do tego wszystkiego nabrać zaufania. Do całego procesu nabrać nowych nawyków, nowych przyzwyczajeń. One nie tworzą się w ciągu tygodni, tylko raczej miesięcy. Wiele osób różne, różnych mądrzejszych ode mnie, mówi o tym, że nawyk, żeby wyrobić, potrzebne jest robić to przez x tam dni, czy, czy tygodni. Nie będziemy się spierać o to ile, bo u każdego myślę, że będzie to zupełnie inny okres. I nie jest to ważne, ile to zajmie. Ważne jest tylko to żeby doprowadzić do tego, żeby to był nawyk, nawyk, bo tylko wyrabiając w sobie nowy nawyk, będziemy w stanie kontynuować, bo pojawią się trudności, zawsze pojawiają się trudności. Zawsze pojawi się coś innego, jakieś ciekawsze zadanie danego dnia, które mniej wysiłku wymaga, a my chcemy mieć pewność, że pomimo tego te dwa, załóżmy na początek może trzy razy w tygodniu podejmujemy tą aktywność bez względu na to, co się wydarzy, więc jakby to co działa, to jest również Postanowienie i ogłoszenie tego w jakiś sposób publicznie. Tak jak ja robię, powiedzmy tutaj już po raz któryś takie wystąpienie na żywo, i postanowiłem sobie pewnego dnia, mimo tego, że miałem pewnego rodzaju wątpliwości, czy będzie mi się chciało, czy będę tego w stanie dopilnować, czy zrobię to, że spróbuję. Tak? I postanowiłem sobie, że te 10 razy minimum muszę to wypróbować, żeby przekonać się, czy to rzeczywiście ma jakikolwiek sens. Dla mnie, dla tych, którzy będą to oglądali, i tak dalej. I otrzymując jakieś pozytywne komentarze, na pewno mnie to zachęca. To podobnie w sytuacji Twojej, jeżeli zaczniesz trenować, dajmy na to, czy ćwiczyć, to będziesz też otrzymywać takie od swojego organizmu pozytywne sygnały, że rzeczywiście przynosi to efekty, czujesz się lepiej, które będą Cię dopiero wtedy zachęcały do coraz większej ilości różnego rodzaju dalszych działań potencjalnie. Więc tego typu stopniowe, spokojne podejście, to na pewno jest coś, co ma większe szanse powodzenia wśród większej ilości populacji, tak nazwijmy to, bo na pewno są osoby, które mogą powiedzieć, że nie, dla mnie to jest nieodpowiedni sposób. Ja wolę od razu się porwać z motyką na kosmos, jak to się mówi, i na raz, tak jakby podejść do tego, że okej, okay, dobra, albo wszystko, albo nic. Oczywiście można argumentować, czy to jest dobre, czy złe podejście. Jeżeli znasz siebie, wiesz, że próbowałeś tego rodzaju podejścia, to prawdopodobnie bardziej sprawi się właśnie takie spokojniejsze podejście. Jeżeli jest to coś, co wiąże się z utratą twojej masy ciała, no to również powinieneś zastanowić się nad tym, czy na przykład nie lepiej by było, żeby to miało miejsce codziennie. Na początku szczególnie, gdy dotyczy to odżywiania, gdy są to rzeczy związane z, ze sposobem odżywiania, to bardzo ważne jest to, żeby w Codziennie coś małego chociaż zrobić. Nie mówię od razu, że cały twój system żywieniowy ma się zmienić od A do Z i natychmiast masz wszystko przeorganizować, ale codziennie zrobić trzeba jakiś mały kroczek, żeby to po prostu działało. Bo inaczej może okazać się, że niestety e, będą to szczątkowe działania, będzie to zbyt mało. Pod kątem sprawności fizycznej z pewnością też przydałoby się codziennie jakiś spacerek dodatkowo dodać do tych dwóch treningów w tygodniu. Być może. Być może jakieś wyjście w góry, być może jakiś inny sport jeszcze, który nie za bardzo jest wysiłkowy, ale pozwala ci zachować tę taką rutynę, tę taką codzienną jakąś aktywność. No, ale dobrze, to, to po tym, co powiedziałem, co działa, to też warto byłoby parę słów powiedzieć na temat tego, co nie działa. Moim zdaniem, przynajmniej, bo oczywiście, tak jak wszystko w tych materiałach, jest to moja subiektywna opinia, moje zdanie na ten temat i każdy ma prawo się oczywiście nie zgadzać. I tak jak powiedziałem, to, co się. W Większości przypadków nie sprawdza, co nie działa, to jest takie wskakiwanie od razu na głęboką wodę, rzucanie się na 15 różnych aktywności, kupowanie wszystkiego rodzaju sprzętów do jednego sportu, do drugiego, zapisywanie się na cztery różne kursy. Na tutaj chcę robić jakiś trening, tam idę na powiedzmy koszykówkę, coś jeszcze robię, i, i tak naprawdę nie jestem w stanie tego mojego organizmu skutecznie przyzwyczaić, ponieważ jest to dla niego taka terapia szokowa, no to tak jakbyśmy wylali wrzątek na szybę przednią samochodu, no prawdopodobnie e, rozmrozi się ten lód, ale może też pęknąć cała szyba i wówczas e, efekt e, czy to rzeczywiście osiągnęliśmy nasz efekt Założony, czy to będzie rzeczywiście to, do czego dążyliśmy? Bo możemy udawać przed samym sobą, że moim dążeniem jest robienie tego i będę czuć się fajnie przez pierwszy tydzień, dwa, trzy, bo będę w stanie na, nawiązać walkę, można powiedzieć, z przeciwnikiem, którym będzie moim zdaniem nadmierna ilość tych aktywności i, i, i różnego rodzaju sportów, ale po pewnym czasie może okazać się, że, że cała reszta mojego życia została zaniedbana przez to, bo zrobiłem taki skok i, i porzuciłem całą tą resztę różnych innych aktywności, które dotychczas robiłem, albo być może były one na tyle nie aż ważne, jak na przykład, nie wiem, poświęcanie czasu na siedzenie przed Facebookami, Netflixami i innymi rzeczami, które oczywiście mają swój walor, ale Niektórzy poświęcają na to zbyt dużo czasu, to wówczas zastępując to dużą ilością aktywności, jesteśmy być może w stanie osiągnąć jakiś sukces, ale niekoniecznie. To już jest trudno powiedzieć, bo tak jak wiele osób ma różny charakter, to i różny charakter powoduje, że w różny sposób będą reagowały na tego typu podejście. Ale moim zdaniem to na pewno ma małe szanse powodzenia, aż sz duże szanse ma u bardzo małej grupy ludzi. Innego rodzaju podejściem, które moim zdaniem nie działa, to jest pewnego rodzaju założenie czasowe, bardzo krótkie, typu miesiąc czy 6 tygodni, że teraz przez ten czas zerwę się, poświęcę się i schudnę 10 kg. I oczywiście, tak jak to mówiłem w tej części pierwszej, jest to możliwe. Można fizycznie, technicznie, jest, jest jak najbardziej realne pozbawienie siebie nadmiernej ilości masy ciała często, a nie tkanki tłuszczowej zwykle przez 6 do 12 tygodni i o ile jest to tak jak powiedziałem technicznie możliwe to tutaj nie zajdą w tym czasie w głowie odpowiednie zmiany, odpowiednio trwałe zmiany, które sprawiłyby, że będę w stanie utrzymać tą masę ciała i będę w stanie to zdrowie swoje efektywnie poprawiać długoterminowo. A długoterminowo no, to jest okres przynajmniej powyżej roku nie wiem, u każdego to może być też inna definicja, dla mnie długoterminowo, jak coś robię, to to jest przynajmniej rok plus nie mówię już o takim starym podejściu sprzed lat, gdzie pamiętam mówiło się, że długoterminowe podejście to jest 5 plus lat, ale już niech ten rok będzie, to, to i tak jest dość długo jak na dzisiejsze czasy, bardzo zmienne I, 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 i jeśli zaplanuję sobie taki krótkoterminowy program to z góry zakładam, że ten program się ma skończyć czyli założenie Jakiegoś finału, jakiegoś końca, czegoś takiego jak postanowienie noworoczne to z góry nas moim zdaniem skazuje na porażkę, ponieważ już wiemy dzisiaj, że za 6 tygodni czy za nawet za rok, jeśli ktoś to tylko i wyłącznie postanowi w perspektywie roku robić, już nastawiam się, że to jednak będzie koniec i ja za rok wrócę do tych swoich starych, niekoniecznie dobrych zwyczajów. Jeżeli tak myślisz, że tobie się to uda, to są oczywiście szanse, ja też zakładałem w przeszłości tego rodzaju plan i on mi się udał przez rok, ale po roku wracałem i niestety robiłem coś w przeciwnym kierunku 180 stopni, co prowadziło mnie do powrotu do poprzedniej sytuacji. Więc jakby to, co nie działa, to warto rozważyć, że jeżeli jest tam data jakaś konkretna, to to może sprawić, że sam poddasz się po tym czasie, bo stwierdzisz, że osiągnąłeś swój cel. A moim zdaniem celem powinny być rzeczy, które zostaną z nami na dużo dłuższy okres. Tak jak powiedziałem, przynajmniej rok plus, ale znowu, to też mógłby ktoś chwycić mnie za słowo i powiedzieć: No to ile? To dwa, trzy, pięć. Nie wiem. Dla mnie coś, co jest warte wysiłku, coś, co ma poprawiać moje zdrowie, coś, co ma mi służyć, powinno zostać ze mną cały czas. Cały czas. I to może brzmi strasznie, że o jejku, jak to, to do końca życia mam tego czy tego nie robić. No cóż, jeżeli zależy Ci na zdrowiu, jeżeli zależy Ci na jakiejś, powiedzmy, w miarę przyzwoitej sprawności, to niestety albo istety, moim zdaniem to jest stety, jesteś na to, można rzec, nieskazany, bo to tak brzmi, jakby to była jakaś kara, ale takie jest życie. Te poprawne reakcje naszego organizmu nie pochodzą z niepoprawnych zachowań, czyli jeżeli będziemy niepoprawne, złe nawyki Wpajać sobie i je uskuteczniać, jak to można powiedzieć, no to będziemy też mieć ich plony, jak to się mówi, czyli efekty. Będę coś złego robić, będzie się to kumulowało, będzie się ten efekt pomnażał i będzie to trwało przez całe życie. Jeżeli będę tylko chwilkę coś dobrego robić, to tylko przez chwilkę mogę oczekiwać dobrych efektów. No i tyle. To myślę, że nie będziemy tutaj rozwlekać i. Inną rzeczą, którą warto też na tym etapie przemyśleć, i tutaj tylko krótko powiem, to jest to, czy zakładać sobie jedno, czy być może więcej takich postanowień, żeby od razu z grubej rury zaatakować 2, 3, 4, 5 tematów całe życie. I, i, i oczywiście, jeśli chodzi o nowy rok, to myślę, że nie jest najlepszym momentem robienie wszystkiego od razu inaczej, bo tak jak powiedziałem, trwa tutaj przegrupowanie w głowie naszej i musimy tą głowę poukładać sobie powoli. Im wolniej ją układamy, tym mniej ona protestuje, tym mniej jakieś mamy wątpliwości, czy to działa, czy nie działa, czy się uda, czy się nie uda, bo idąc takimi schodkami powolutku do góry, mimo wszystko wspinamy się powolutku w górę, ale nie jest to szok dla naszego organizmu. To tak jak właśnie byśmy chcieli wejść na taką pionową skałę, no to musimy użyć wszystkich swoich sił i możliwość taka istnieje, że spadniemy, że nam się nie uda. A jeżeli jest to łatwa dróżka. Ale jednak wiemy, że sprawdzona, bo ktoś tą drogę pokonał, to szanse na jej pokonanie zdecydowanie rosną. Po drodze nie, na, nie nabawimy się jakichś sieniaków, skaleczeń, tylko będziemy sobie spokojnie szli w górę. Być może, tak jak wiele osób to często mi mówi po treningach, nie odnotujemy nawet jakiegoś progresu, bo będzie nam się wydawało, że cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, ponieważ nie męczymy się. Nie robimy czegoś, co jest nie wiadomo jak trudne, nie pokonujemy jakiegoś strasznie dużego oporu. Jednak, czy to źle, że łatwo jest nam iść w górę? Wydaje mi się, że jeżeli zależy nam na tym, żeby szybciej pokonać tą drogę, to oczywiście są trudniejsze ścieżki i można każdy z nich z was zdecydować się na trudniejszą ścieżkę, ale trzeba ocenić własne szanse, czy ja jestem na to przygotowany, czy mam odpowiedni sprzęt, tak, mówiąc do porównując to do wspinaczki jakiejś górskiej, a w życiu sprzętem tym odpowiednim będzie tutaj o sprzęt przede wszystkim w głowie, bo to głowa jest kluczem do sukcesu w tej właśnie dziedzinie, a nie nasze widzimy się chwilowe, czy jakieś tam możliwości w tej chwili fizyczne, tak? Więc wracając do tego, czy, czy robić wiele postanowień, wszystko zależy od tego w jakim momencie swojego życia jesteś, czy jesteś w stanie poświęcić ten czas, czy wiesz dobrze, dlaczego to robisz, to jest już powrót do początku znowu, czy, czy tak naprawdę masz tego tak zwanego samozaparcia trochę w sobie i zrozumienia, jakie trudności mogą się pojawić, gdy zaczniesz robić zbyt wiele i czy masz kogoś, kto Ci pomoże, no nie? To zaraz o tym sobie jeszcze pogadamy. Tak jak właśnie tutaj na slajdzie się pojawiło. Czy, czy robisz to samodzielnie, czy z pomocą? Bo jeżeli masz pomoc od kogoś, to zdecydowanie łatwiej ci będzie zrobić to z, powiedzmy w tandemie, robiąc dwie rzeczy. Za jedną możesz być częściowo odpowiedzialny ty, za drugą ktoś inny. Trudność jest taka, że jeżeli ta druga osoba się podda, no to od razu jedna część tego twojego postanowienia leży. Więc ja bym nie polegał tutaj na pomocy innych osób, ewentualnie częściowo, ale raczej wolę robić takie rzeczy samodzielnie, ponieważ to co zrobię sam mogę sam sobie przypisać jako mój moje, że tak powiem, dokonanie, a jeżeli ja polegam na kimś to będę dążyć do tego, żeby udowodnić mu, że jest to nie takie łatwe, że to jego wina, że nie udało się, że to on odpowiada za te moje postanowienia, a to nie jest odpowiednia postawa. Moim zdaniem w naszym życiu powinniśmy być odpowiedzialni za siebie. Każdej sytuacji, za swoje kroki, za swoje e, doświadczenia, za swoje niepowodzenia, za swoje powodzenia, e, i, i tylko jesteśmy w stanie to zrobić, gdy my odpowiadamy za wszystko. Oczywiście nie da się wszystkiego robić samemu, to proste, to każdy doskonale wie, ale w przypadku takich zmian, które dotyczą mojego wewnętrznego świata, czy postrzegania tego, jak to wszystko wygląda, no to prawdopodobnie lepiej nie zdawać się na kogoś innego. No, i jeżeli, tak jak już to mówiłem, tak na dobrą sprawę, żeby zawsze postarać się dopasować te postanowienia do Twoich obecnych możliwości, bo jeżeli Ty wracając myślowo do tego, kim byłeś 10 lat temu, nastawiasz się na to, że będzie Ci tak samo łatwo jak 10 lat temu, no to jest już duży błąd, bo już na starcie masz trudniej, masz zdecydowanie e, drogę trudniejszą, ponieważ jesteś starszym człowiekiem, jesteś prawdopodobnie po kilku albo kilkunastu latach. Brak jakiejś aktywności, niedobrze się odżywiasz. Prawdopodobnie mówię tutaj bardzo ogólnie, ale często tak jest, i nagle chcesz być tym kimś sprzed 10 lat, kto jest zupełnie inną osobą. Więc odradzam taki sposób myślenia. Nigdy to się nie sprawdza aż tak bardzo. Może to stanowić pewnego rodzaju motywację dla wielu osób, żeby wracać myślami do tego momentu, jak to było, się czuć, gdy było mnie stać na to czy tamto czy nie miałem takiego czy takiego procentu tkanki tłuszczowej, czy nadwagi w kilogramach, czy wszystko jedno co, czego, ale stosować to jako pewnego rodzaju obrazek, który przestrzega nas przed tym, żeby nie wrócić do tego, co jest dzisiaj, a mieć motywację i napęd do tego, żeby działać w kierunku i zbliżania się przynajmniej do tej poprzedniej sylwetki, poprzedniego stanu zdrowia, bo wiele osób zapomina o tym, że starzając się nie jesteśmy w stanie być tak samo sprawni, Oczywiście w zależności od tego jaki był poziom tej sprawności, bo możemy być bardziej sprawni w wieku 40-50 lat niż jako 20-latkowie, jeżeli byliśmy niezbyt sprawnymi 20-latkami, tak, To proste, ale patrząc na jakiś poziom sprawności wyznaczony przez osoby bardzo sprawne, to w wieku 20-25 lat osiągamy ten szczyt takich możliwości naszych i ciężko oczekiwać od człowieka, żeby w wieku 60 lat przekroczył ten szczyt. Swój własny, może tak, ale taki obiektywny będzie bardzo ciężko. Choć nie mówię, że to nie jest możliwe. No i też warto sobie dodać tak do głowy gdzieś tam myśl z tyłu, żeby umieć przyznać się do tego, że być może źle wybraliśmy, być może nie do końca właściwe te postanowienia były, i szczególnie w momentach, kiedy one nie za bardzo działają, nie przynoszą odpowiednich efektów, nie napędzają nas, nas do dalszego działania, bo wówczas warto sobie. Przemyśleć to oczywiście na etapie już początkowym, co zrobię, gdy pojawią się kłopoty, ale przede wszystkim wiedzieć, że taka opcja jest dostępna, że można modyfikować postanowienia, że nie jest to jakiś ujma na honorze, błąd czy coś w tym stylu, tylko i wyłącznie jest to tutaj w głowie jakaś nowa droga, jakaś ścieżka, która, tak jak idąc przez las, wybrałem zbyt trudny szlak. Nie radzę sobie, to jeśli nie mam dostępnej pomocy ze strony. Przewodnika, który pomoże mi, chociaż co tu przewodnik pomoże, jeżeli ściana jest przede mną trudna, pod górę, a ja nie mam ani sprzętu, ani umiejętności, żeby ją pokonać, to ja muszę znaleźć inną drogę. Bo jeżeli ja chcę dostać się na szczyt i wiem, że na tym szczycie znajduje się coś, na co ja bardzo mocno czekam, co jest mi potrzebne, co mi pomoże w życiu, to ja oczywiście będę szukać tej drogi. Ja nie będę e, stać tam w miejscu i mówić, a nie, no to jednak. Ta góra jest nie dla mnie, bo wiele osób tak robi. Wiele osób poddaje się i mówi, kurczę, napotkałem pierwsze trudności, jednak nie schudłem tych 5 kilo. Łukasz mówił, żeby sobie te 3 miesiące założyć, no to po trzech miesiącach nie schudłem, ale no miałem w planie 10, ale widzę, że to nie idzie, to, to, to rzucam to, tak? Wracam z powrotem do samochodu do, do auta, z tego szlaku schodzę, bo jednak to jest nie dla mnie. No i to jest, to jest częsty fenomen, który się zdarza. Właśnie w tego typu podejściu do sprawności, do zdrowia, do sylwetki, ale gdybyśmy wyszli na szlak w góry i wiedzieli, że popełniliśmy błąd, wybierając zbyt trudny szlak, to prawdopodobnie byśmy spojrzeli na mapę, zapytali być może kogoś, kto wraca inną ścieżką, jak tam wygląda tam, ta sytuacja, czy, czy pogoda, być może byśmy jeszcze wzięli pod uwagę i stwierdzili: Dobra, to nie, to ja jednak idę tędy, bo, bo jest to jednakowo e, prowadzi na szczyt ta droga. Ale być może będzie ona dłuższa, z tym że będzie łatwiejsza i jest ona dopasowana do moich możliwości, więc to jest, to jest moim zdaniem jedyna i najrozsądniejsza droga, jeżeli coś nie działa. No i potem, jeśli już mamy wybrane to postanowienie, no bo taki był tutaj cel tego drugiego etapu, to oczywiście warto by było sobie określić, opisać jakieś konkretne efekty. Czyli nie, chcę schudnąć, chcę lepiej wyglądać. Chcę się lepiej czuć, to tak wszyscy chcemy, tak? Ja też chcę się lepiej czuć i, i na przykład dzisiaj mam katar i chciałbym go nie mieć, tak? Ale co ja muszę zrobić, żeby lepiej wyglądać? No to to jest tylko taki powiedzmy sobie bardzo ogólnikowy opis mojego postanowienia, bo e, ja mogę lepiej wyglądać jutro, jak się przebiorę. I co? I to już jest koniec, albo mogę lepiej wyglądać, jak pójdę na operację jakąś tam mm, powiedzmy, plastyczną i ktoś mi poprawi. Tam parę rzeczy, tak? Bardzo mało ogólne. Warto, żeby to sprecyzować. Na przykład, chciałbym, żeby w, w pasie mieć 5 cm mniej w ciągu pół roku, tak? I to jest centymetr miesięcznie mniej więcej. E, oczywiście można więcej, można mniej, ale trzeba to jakoś w jakieś ramy słowno-techniczne, jakkolwiek tego nie nazwać, ubrać i sobie opisać, bo jak ja nie wiem, do czego ja tak naprawdę zmierzam, to ja sobie idę, tak? Ja sobie idę i tak jak przez las, jeżeli ja wiem, że ja zmierzam na szczyt, tak? Niech to będzie ślęża, to ja wiem dokładnie, jaka droga tam prowadzi, jeżeli ja siedzę tutaj w tej chwili w Świdnicy. Wiem, że muszę wsiąść w auto, pojechać tą drogą, pojechać tamtą drogą, dojechać na parking, wysiąść i iść w górę. Gdy ja wiem, że chcę wyglądać lepiej, to tak jakbym stwierdził, że chcę wejść na górę. Chcę wejść na górę. No ale dobra, no to wychodzę z domu i szukam góry, no. Tu nigdzie w okolicy nie widzę żadnej góry. No pierwsza, która rzuci mi się w oczy, no to będzie ślęża oczywiście i mogę zacząć tam iść, ale może się okazać, że ja tak naprawdę nie chciałem na ślęże, tylko na śnieżkę, ale no śnieżka była w zupełnie drugim kierunku. Tylko ja jej nie widziałem. W ogóle nie widziałem, że istnieje. Nie, nie miałem pojęcia o takiej górze, ale, ale gdzieś mi ktoś ją może wcześniej pokazał e, na jakimś zdjęciu, albo widziałem kogoś, kto tam był na górze i chciałem tam dotrzeć, no ale nie stwierdziłem tego za bardzo szczegółowo. I w przypadku naszej sylwetki, no to właśnie jest takie mówienie, że chcę lepiej wyglądać. Ale co to znaczy? No właśnie tak jak mówiłem, albo chcę kilka centymetrów tutaj mniej, albo gdzieś tutaj, jeżeli to jest za dużo, albo być może mam za mało, bo chcę zbudować masę mięśniową. I tak na dobrą sprawę, to ciężko to jest określić. Ciężko wszystkie różne możliwości opisać tutaj w ciągu kilku minut, ale to właśnie Ty musisz się zastanowić, do czego tak naprawdę zmierzasz i zdefiniować ten swój sukces, no bo w przypadku wchodzenia na, na górę to jest bardzo łatwe. Sukcesem jest jak tam dotrzesz, tak? I im trudniejsza góra, tym więcej będzie wymagała. Tak samo cel, jeśli jest łatwy, schudnę sobie 2 kilo, no to Ty go możesz w tydzień zrobić, tak? Tylko... Celem moim zdaniem w przypadku sylwetki nie powinno być w ogóle określanie go w kilogramach, tylko właśnie w centymetrach przede wszystkim i nie jest celem zrobienie tego celu, tylko utrzymanie go przez X miesięcy później. Czyli jeśli sobie zakładam, że chcę te 5 cm, które wspomniałem wcześniej jako swój cel uczynić, to mam po pierwsze spodnie, które są o 5 cm mniejsze i sobie je dzisiaj zakładam po to, żeby w mojej głowie wytworzyła się Negatywna trochę energia taka, która mówi mi cholera, nie mogę ich wcisnąć na dupę, więc zrobię wszystko, żeby udowodnić sobie i światu, że jestem w stanie wejść w te spodnie. Teraz wyznaczam sobie datę 30 czerwca na przykład dzisiaj. Czy niech już będzie 12 lipca, żeby to było równe pół roku, jak to woli? Nie ma to znaczenia. I ja robię wszystko, żeby nie poczuć drugi raz tego bólu, który sprawił mi w głowie ten moment, w którym próbowałem na dupę wcisnąć te za małe dżinsy. I co miesiąc sobie je wciskam na dupę? Ale też moim zdaniem powinienem te 5 cm, jeżeli nawet by to było do czerwca, założyć sobie już teraz z góry, że będę chciał je utrzymać przynajmniej rok lub dwa lub całe życie do końca. Bo tak by było idealnie i cały czas te 5, może nawet 7 centymetrów, żeby się utrzymało i te spodnie, żeby cały czas na mnie pasowały i żebym pamiętał o tej chwili, kiedy tak na dobrą sprawę było mi wstyd przed samym sobą, że nie mogę ich wcisnąć na dupę. Więc moim sukcesem w tym przypadku byłoby utrzymanie tego obwodu w pasie przez rok, tak? I wtedy po półtora roku, na, na półtora roku mam co robić, wiem do czego zmierzam, wiem, że każdy mój krok, który podejmę związany z treningiem, z odżywianiem, ze stylem życia ma prowadzić ku temu, żeby mi się udało. Bo ja chcę się poczuć lepiej, chcę wiedzieć, że to jest sukces, a w międzyczasie, oczywiście, wymyślę sobie kolejne jakieś zadanie. Bo to, czy ktoś chce tak naprawdę rzeczywiście dążyć do jakiegoś ideału swojego w głowie, często powoduje, że właśnie już na samym początku skazujemy się na porażkę. Bo nie istnieje, każdy wie, nie istnieje żaden ideał, żaden jakby e, taki wzór, sylwetki, to wszystko są wykreowane przez media jakieś. Pojęcia, które sprawiają, że my źle się czujemy ze sobą, ponieważ nawet będąc już blisko, nadal nie wyglądamy tak jak ten facet z okładki, czy ta kobieta z jakiegoś tam zdjęcia, bo nie jesteśmy nimi, nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć i zawsze będzie coś, co będzie w nas się nie podobało, więc nie możemy tego oczekiwać. Moim zdaniem, raczej odradzałbym myślenie tu w takich kategoriach i myślenie o tym, co ja zrobię, gdy mi się uda, co ja zrobię, czyli jaki kolejny sobie Cel postawię, że jeżeli udało mi się to utrzymać 5 cm, a jeszcze nie jestem w takim stuprocentowym szczęściu, czyli wolałbym, żeby tam jeszcze ze 3-4 cm zeszły to robię sobie drugą rundę tego podobnego mojego podejścia, czyli znowu, że przez 3 do 6 miesięcy pozbędę się tych 3-6 cm i przez kolejny rok od tego momentu, gdy już mi się to uda, znowu go utrzymam. I to już mijają 3 lata. I ten nawyk jest naprawdę wtedy mocny. I już wtedy wiem, że sobie po tych 3 latach postanowię, żeby to się utrzymało przez następne 3, przez następne 30. Więc planowanie tego chociażby w takim powiedzmy najmniejszym stopniu, też ma duży. Bo najważniejsze nie jest to, co zrobisz teraz, dzisiaj, jutro, za tydzień, tylko tak naprawdę, jak będzie ta, wyglądała ta ścieżka Twoja do tego celu. Bo jeżeli ja mam cel, który chcę osiągnąć na końcu mojej drogi, to tak naprawdę najważniejsze nie jest dojście tam, bo to oczywiście jest fajne i sprawia wiele radości, gdy udaje się postawić tam taką pieczątkę i powiedzieć: dobra, jestem, zameldowałem się na szczycie ale jakby porównując to do tutaj naszej wędrówki po górach dajmy na to to ta cała wędrówka jest tak naprawdę sensem tego wszystkiego bo idziemy w góry idziemy na wycieczkę tak jak każdy co robisz dzisiaj tak no jadę na wycieczkę tak czy nie jest wycieczką tylko dotarcie do szczytu a cała reszta się nie liczy bo idąc po szlaku też Wiele przyjemności na ciebie czeka, tak? Jakieś fajne widoki, e, samo to zmęczenie, samo to uczucie, że, że, że wysiłek podejmujesz jakiś, tak samo tutaj trzeba na to spojrzeć, na tą ścieżkę jako coś, co jest procesem, w którym ty musisz zmienić się, musisz stać się kimś troszeczkę innym, i to należy zaakceptować, żeby do tego punktu dotrzeć, żeby udało się go osiągnąć. No, bo w przeciwnym razie, jeżeli ty będziesz całą tą ścieżkę się katować, Psychicznie szczególnie, no bo nawet nie mówimy tu o fizycznym aspekcie, to prawdopodobnie ten widok ze szczytu, czyli ten sukces, który wcześniej będzie wydawał ci się sukcesem, do którego osiągniesz, dojdziesz, być może sprawi, że staniesz tam na szczycie tej góry i powiesz, pff, ale beznadziejstwo, no nie to, to, tego się nie spodziewałem wcale. To, na no, to mi nie zależało na tym, bo no, nie przemyślałeś tego być może, a być może właśnie nie umiałeś tego zrozumieć, że to ten. Proces, że to ta droga jest też jedną z ważniejszych części tego procesu, tak naprawdę. No nie? Więc e, jak już sobie wypracowaliśmy tutaj, określimy, jak ma to wyglądać, te efekty, no to trzeba w pewnym stopniu ustalić jakieś zasady, zasady i sposoby postępowania. I ktoś się zapyta, czy zasady są, aby to na pewno konieczne. No i niestety, jesteśmy taką istotą, która lubi łamać sobie, szczególnie swoje własne zasady i będzie się to zdarzało. Ale ustalając pewne reguły, robisz to dla własnego dobra. Robisz to po to, żeby ten dzisiejszy ty mógł powiedzieć OK, gdy dotrę do punktu A po miesiącu i najdzie mnie taka myśl, że warto byłoby może zrobić sobie jakąś przerwę, to będziesz wiedział, że OK, mogę sobie na to pozwolić, bo tak sobie ustaliłem, że raz na miesiąc sobie coś tam zrobię tego czy tego typu, to już ty musisz ustalić, nie wiem. Jakiś powiedzmy posiłek, dajmy na to, który nie będzie w 100% wspierał tego celu, czy być może jakiś, nie wiem, ty tydzień przerwy od treningów, jeżeli to jest konieczne dla Ciebie, albo może zamiast dwóch to w tym tygodniu zrobisz tylko jeden. To już do przemyślenia, ale ważne jest, żeby to było z góry założone, że postępujemy w taki sposób, bo to prowadzi do osiągnięcia celu. I nie są zasady konieczne dla samego posiadania zasad, tylko dla ułatwienia sobie ścieżki, żeby ta ścieżka tak jak drogi na, 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 na jezdni, na drodze, na znaki na drodze, przepraszam, są po to nie żeby nam utrudniać, tylko żeby nam ułatwić. Tylko nasze postrzeganie tych znaków jest takie, że o, znowu zakaz wyprzedzania, cholera, nie mogę wyprzedzać. No właśnie po to ten znak został tam postawiony, żebyś nie zrobił sobie krzywdy. Właśnie po to jest ograniczenie prędkości w danym miejscu, żebyś komuś nie zrobił krzywdy przy okazji sobie robiąc krzywdę. Więc to nie jest tak, że są te zasady twoim wrogiem. One są twoim przyjacielem, i tylko tutaj w głowie, kwestia zmiany spojrzenia na nie powoduje, że ty uważasz to za swojego wroga. A następne pytanie może paść, które będzie brzmiało. Co zrobię, jeśli złamię te zasady, jeśli postanowię sobie, że Trzy czy cztery razy miałem ćwiczyć w tygodniu, a ćwiczę już przez trzeci tydzień tylko raz. No to po pierwsze trzeba wrócić do tego, jaki był twój cel, dlaczego chciałeś to robić, skąd ta częstotliwość się wzięła, dlaczego aż taka, bo być może nie robiłeś nic wcześniej i nagle stwierdziłeś, że będzie to cztery razy w tygodniu, co jest moim zdaniem zdecydowanie zbyt dużym jakby obłożeniem i warto po prostu zmodyfikować swoje założenia, swoje zachcianki jakieś i tak dalej. Być może zasady, które ustaliłeś, były zbyt restrykcyjne, być może były one zbyt trudne. Więc może warto sobie troszeczkę ułatwić, dając sobie trochę więcej luzu, ale mimo wszystko nadal idąc do przodu. Bo wiele osób, gdy stwierdzi, że, o nie, nie poddaję się, bo to jest za trudne, bo ustaliły sobie takie zasady, przeszukasz, mówił, że trzeba mieć te zasady, to ty musisz czuć. Że te zasady Tobie pomagają. Jeżeli one Tobie nie pomagają, jeżeli one prowadzą Cię w przeciwnym kierunku, to coś tu jest nie tak i warto te zasady przemyśleć. A z drugiej strony wiele osób oczekuje, że ktoś będzie ich pilnował. Tak? I to właśnie te zasady są tą rzeczą, tą częścią tego całego procesu, które powoduje, że Ty nie musisz nic pilnować. Ty wiesz, co postanowiłeś, na jakich zasadach, w jaki sposób masz jakby założenie, że będziesz to robić e i. Nikt nie musi cię pilnować. to jesteś sam od tego, żeby siebie pilnować. E, niepotrzebny ci jest żaden nauczyciel, żaden. nawet trener do tego nie jest, żeby ciebie pilnować. Trener jest twoim przewodnikiem, a przewodnik nie jest od tego, żeby ciebie pilnować, żebyś sobie nie złamał nogi idąc po szlaku, tylko od tego masz oczy, od tego masz umysł, uszy i tak dalej. Żeby słuchać swoich potrzeb, słuchać swoich e, wyznaczonych przez siebie zasad, e, reguł gry i powtarzać sobie, dlaczego to robisz. Po co to robisz? Skąd przyszedłeś? Dlaczego nie chcesz tam już być? Co sprawiło, że się tam znalazłeś? Jak wygląda ten cel, czyli ten moment, do którego zmierzasz? I wówczas nie będzie ci potrzebne żadne pilnowanie. A co stanie się, gdy ci się nie uda? I co to oznacza? Jak, jak ty będziesz się wtedy czuć? No to właśnie warto już na samym początku ścieżki zastanowić się, co zrobię, jeżeli sprawię sam, bo tylko siebie mogę za coś takiego. Mówiąc tak, kolokwialnie zwykle obwiniać, tak? no bo nie chodzi o to, że obwinianie siebie to jest jakieś zamartwianie się i siedzenie przez dwa tygodnie stukanie głową w, w ścianę i o Jezus, moja wina, moja wina, tylko e, przyjęcie tej odpowiedzialności na swoje barki w taki sposób, że okej, okay, dobra, zrobiłem coś tutaj, co niekoniecznie mi się udało i jestem za to odpowiedzialny, bo to ja zrobiłem, ja wybrałem, ja nie przemyślałem w odpowiednim stopniu. I teraz, co to dla mnie oznacza, co ja muszę zrobić, żeby wrócić na właściwy tor, żeby naprawić tą sytuację ewentualnie, e, lub być może zmienić założenia, być może zacząć coś innego robić, być może zacząć e, myśleć w inny sposób, bo to od tego też się zaczyna, i wrócić do tego, czy ja chciałem być w tym miejscu, czy być może sobie sam zrobiłem podgórkę, po to, żeby nie kontynuować rozwijania tego celu, bo był on tak naprawdę nieprzemyślany, niewłaściwy. Trudne pytania, dużo zastanawiania się nad tym jest potrzebne, dużo przemyśleń i takiej autoanalizy, która bardzo często się niestety nie wydarza, e, a szkoda. No i co zrobisz? No wtedy usiądziesz, przemyślisz i prawdopodobnie zaczniesz od nowa lub zmodyfikujesz ścieżkę. A innym pytaniem jest też, czy muszę osiągnąć wszystko? Czy, czy jeżeli postanowiłem sobie, że rzeczywiście te 6 cm musi być do końca czerwca? to moją porażką będzie, jeżeli uda mi się tylko zrobić 4 cm. No i to tylko jest i wyłącznie pytanie do siebie. Bo moim zdaniem będzie ogromnym sukcesem, jeżeli 2 trzecie w tym przypadku drogi pokonasz i po prostu wydłużysz sobie termin realizacji o jeden miesiąc, dajmy na to, i też dotrzesz do celu. Bo czy nie lepiej dotrzeć do celu miesiąc po czasie, czy lepiej zaprzestać w 2 trzecich drogi i wrócić z powrotem do Początku, tak? I takie podejście na zasadzie wszystko albo nic, no to jest no, duży błąd. Duży błąd z tego względu, że poddając się, dajesz sobie samemu sygnał, że to jest okej, okay, że można zostawić dany projekt, że można porzucić coś bez próby podjęcia jakiejś walki o to, albo że niekoniecznie cała Twoja ambitna, jakaś tam powiedzmy, plan, strategia, jeżeli się nie powiodła. To osiągnięcie części tej strategii, części planu, to jest nic. To nie jest nic, to jest bardzo duże wydarzenie. To jest e, jak najbardziej e, też godne pochwały i docenienia swojego wysiłku w tym przypadku sprawi, że będziesz zmotywowany do dalszego działania. Że to nie będzie dla Ciebie porażka, tylko trochę mniejszy sukces. To tak jak na zawodach. Każdy, kto startuje, chciałby osiągnąć złoty medal, a są tylko, jest tylko jeden złoty medal, tak? A podium, które jest też takim ukoronowaniem bardzo moim zdaniem wartościowym to są trzy miejsca, jest złoty, srebrny i brązowy, więc jeżeli osiągasz poziom brązowy, a w swojej karierze nigdy nie zdobywałeś medali, to czy jest to porażka? No i tutaj każdy sam sobie odpowie, bo są oczywiście nad wyraz ambitne osoby, które będą chciały albo osiągnąć Pełną sylwetkę, piękną, szczuplutką, bez żadnej skazy, i jeżeli nie uda mi się to, to odniosą to jako porażkę, co moim zdaniem jest dużym błędem tutaj w głowie, albo będzie to takie myślenie: no, jest to pewien etap, który pokonałem, nie udało mi się w tym czasie, który sobie założyłem, zrobić wszystkiego, ale to nie koniec świata. Mogę iść dalej, idę do przodu i realizuję to, realizuję to, tak? Bo ostatnią rzeczą, o której porozmawiamy, to tak naprawdę jest to, co jeśli mi się nie uda. I tutaj to, co jest w nawiasie w tej chwili na ekranie, czyli tym razem, tym razem, czy co jeśli tym razem mi się nie uda? I znowu odpowiedź tutaj jest bardzo prosta, bo tak na dobrą sprawę wiele osób w takim momencie zada sobie to pytanie, czy warto w takim razie w ogóle zaczynać, czy warto coś postanawiać, czy warto to robić, czy jest jakikolwiek sens tego. I no jest to trudne, takie można wręcz powiedzieć filozoficzne pytanie, bo to tylko i wyłącznie Twoja. Jest w tym głowa, żeby odpowiedzieć sobie na to, bo moim zdaniem każdy wysiłek podjęty w kierunku pozytywnej zmiany powoduje, że kolejnym razem będzie trochę łatwiej. Niestety, często sami sobie wmawiamy pewnego rodzaju myślenie na zasadzie to mi się nie uda, to jest za trudne, ja tego nie zrobię. I nasza głowa jest tym ośrodkiem, który decyduje o tym, czy czegokolwiek spróbujemy, czy podejmiemy walkę, czy. Będziemy skłonni do tego wysiłku, bo oczywiście kalkulujemy ryzyko względem sukcesu potencjalnego. Jeżeli sukces potencjalny jest duży, to wysiłek, który należy włożyć, będzie zdecydowanie większy. Więc e, warto zacząć, sprawdzić, zobaczyć, ewentualnie zmodyfikować troszeczkę plan, po to, żeby ewentualnie później przenieść termin realizacji tego celu. I czy warto zaczynać od nowa, jeśli się nie uda, no, mi się wydaje, że należy spojrzeć inaczej na definicję porażki w tym przypadku. Bo bardzo łatwo lubimy przypisywać sobie jakąś odpowiedzialność za, za porażkę, za brak sukcesu w taki sposób, że zapamiętujemy ją oczywiście o wiele dłużej i to dobrze, bo to nas chroni przed jej poniesieniem po raz kolejny. Ale z drugiej strony często sprawia to, że się zawieszamy jak komputer i mówimy error, już tego nie robię drugi raz, bo popełniłem błąd, więc lepiej nie ryzykować, żeby ten błąd się drugi raz nie pojawił, tak? Zamiast przemyśleć, zobaczyć gdzie jest luka w programie, jeśli mamy to do komputerów porównywać i ten program napisać od nowa, albo tą lukę po prostu usunąć, bo często bywa tak, że jest to jakaś mała, właśnie, można nie, nie powiedzmy, że nieznacząca, bo często właśnie decydująca, e, decydujący czynnik o tym, czy odniesiemy sukces, czy nie, ale naprawiając ten jeden mały błąd, tą lukę w programie, ten, ten błąd, który wyskakuje na ekranie, cały program nagle działa, bo został on stworzony po to, żeby działać, tak? I być może programista nie przewidział tego, że pojawi się ten błąd, no ale od tego jesteśmy, żeby wskazać tutaj, o, tu jest problem, zidentyfikować to miejsce, które powoduje, być może właśnie nadmierna ambicja, być może zbyt szybki plan, zbyt, zbyt dużo naraz zrobione przez nas sprawi, że zatrzymujemy się i wówczas chcemy się zatrzymywać niepotrzebnie, a wręcz nawet nie zatrzymywać, tylko cofnąć, cofnąć do zera i całkowicie wymazać ten program i powiedzieć, że on nigdy nie miał miejsca. Oczywiście miał miejsce, podjąłem próbę, nie zakończyła się ona pełnym sukcesem, ale zakończyła się takim sukcesem, że już wiem, w którym miejscu popełniłem błąd, i drugi raz najprawdopodobniej tego błędu nie popełnię, jeżeli oczywiście odnotuję sobie to. I tak naprawdę często bywa tak, że zakładamy już na samym początku, że coś się właśnie nie uda, szczególnie w takich przypadkach, gdzie już trenujemy, już zaczęliśmy, już coś robimy, ale wiemy, że mamy pewne ograniczenia, jakby boimy się je pokonać. Boimy się podjąć ryzyko, boimy się spróbować czegoś nowego, co nam czasami trener podpowiada. Jakieś ćwiczenie wydaje nam się bardzo trudne i mimo tego, że dostajemy łatwiejszą wersję, to już mamy w głowie, że za chwilę będzie ta trudniejsza. Dlatego lepiej dla nas, żebyśmy w ogóle nie próbowali, bo przecież można nam się stać krzywda, a tak na dobrą sprawę, jeżeli byśmy otworzyli trochę tą naszą głowę i nie zakładali niczego. Czy to ma się udać, czy się nie udać, i dopuszczali do siebie tę możliwość, że jest taka opcja, że się uda, ale oczywiście też taka, że się nie uda, i ograniczyli ryzyko do minimum, no to będziemy w stanie nagle cudownie, magicznie odkryć, że nic takiego złego się prawdopodobnie nie wydarzy. Bo na 9 na 10 to 9 przypadków jest takich, że to się udaje. No i cóż, no i wtedy, gdy cały ten proces, jeżeli. Nie oglądałeś od początku to wróć sobie jeżeli cały ten proces te pięć jego elementów czyli właśnie zastanowienie się dobrze dlaczego to robię wybranie odpowiedniego założenia odpowiedniego postanowienia później przemyślenie tego w taki sposób który będzie odpowiedni do moich możliwości a potem ustanowienie pewnych zasad ustanowienie pewnych reguł ich przestrzeganie i wykonywanie tego i umiejętność też takiego modyfikowania planu w trakcie, oraz dostosowywania go do swoich umiejętności, i zastanawiania się regularnie nad tym, co ja i dlaczego robię, to to wszystko, jeżeli się to wszystko poskłada do kupy i dobrze zastanowi, to z pewnością odniesiemy sukces, z pewnością, bo nie ma możliwości, żeby nie dotrzeć do pewnego rodzaju sukcesu, i tu właśnie ta definicja tego sukcesu będzie kluczem: żeby nie dostosowując tego do siebie, Yy, nie dotrzeć to, do, do efektów finalnego, bo efekt finalny nigdy tak naprawdę zdradzając tutaj e, całą tą magię, to nie jest jakiś jeden punkt w czasie, że tego i tego dnia będę tym i tym człowiekiem o takiej i takiej masie, o takim i takim wyglądzie, tylko cały ten proces. I w tym procesie najważniejsze jest właśnie to, żeby sprawić, żeby cały czas te rzeczy przed nami były osiągalne, że to jest widoczne jako coś, co już stoi na horyzoncie. Tylko muszę po to sięgnąć, wykonać ten czy ten krok. Nie rzucam się na jakieś mega ambitne projekty, jakbym chciał zbudować całe nowe miasto w tydzień. Muszę najpierw opracować plan. Muszę wiedzieć dlaczego to robię, gdzie to robię, czy ja mogę to zrobić, czy fizycznie mam jakieś zasoby ku temu, a potem postawić jedną cegiełkę, drugą, trzecią, czwartą i po kolei każdy jeden budynek z osobna, każde jedno osiedle. Dopiero potem osiągnę cały ten plan. Więc to nie, nie dzieje się w przeciągu chwili, to zwykle są rzeczy, które trwają latami i wiele osób polega właśnie w ten sposób, że zakłada, że coś zbyt szybko się uda i poddają się. Poddają się zbyt łatwo, e, robią ten błąd, który polega na tym, że. Uznają to za swoją porażkę, ponieważ nie udało im się tego osiągnąć już, a nie zastanawiają się nad tym, co będzie, jeżeli będą ten krok do przodu podejmować i iść do przodu, tak? Oczywiście po drodze pojawią się błędy, pojawią się niedociągnięcia, pojawią się jakieś sytuacje trudniejsze, łatwiejsze i musimy to wszystko puścić w niepamięć. Oczywiście poważniejsze jakieś sytuacje to nie, bo zapamiętujemy to sobie po to, żeby nie wrócić drugi raz do tego, ale cały czas pracujemy nad tymi swoimi słabościami po to, żeby one przerodziły się w nasze mocniejsze strony. Czyli niekoniecznie jest to aż tak proste, bo często nam wmawia się, często już na etapie szkolnym, że w czymś jesteśmy słabi. No i teraz to, to, to pokutuje wieloma latami takiego podejścia, że ja tego nie jestem w stanie poprawić. Jesteś w stanie poprawić prawie że każdą rzecz. Nie zawsze będzie to ideał, nie oczekuj tego ideału, ale próbuj, 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 no bo na tym polega życie. Cały czas czegoś próbujemy, cały czas coś robimy. Nie chcesz chyba siedzieć do końca życia i cały czas narzekać, że a, bo tam w tym 2022 taki gościu mi doradzał, a mogłem wtedy zacząć. Jeżeli zaczniesz dzisiaj, powiem ci, że jutro będzie troszeczkę łatwiej, potem będzie jeszcze troszeczkę łatwiej. Oczywiście te zmiany są jak stopnie, bardzo powolutku, ale idą w górę. Więc to tyle na dzisiaj. Jeżeli byłyby pytania, to chętnie sobie tutaj zaraz przejrzę i odpowiem. Oczywiście nagranie będzie do pobrania na stronie box74.pl. Kośnik, pobierz. Link to znajdzie się na grupie box74.pl, jeżeli sobie do niej dołączysz. Mam nadzieję taką, że tak zrobisz. No i oczywiście za jakiś czas kolejny live. Pomyślę na tych tematach. Dużo ich mam tutaj na swojej liście. Ale jeżeli masz coś, o czym chciałbyś porozmawiać, o czym chciałbyś usłyszeć, to jak najbardziej zachęcam, ponieważ przygotuję wówczas specjalnie. Dla osób, które są zainteresowane, temat taki, który będzie wzbudzał największe zainteresowanie. A tymczasem, dziękując Ci za uwagę, zapraszam Cię właśnie na ten kolejny live, którego termin już niebawem. E, oczywiście, zapraszam też na stronę Siła Zdrowia i na stronę Box74.pl. A tymczasem, dziękuję i do następnego!